Nie dajmy zginąć poległym. Pod tym hasłem w szkole podstawowej nr 1 w Ostródzie odbyła się uroczystość ku czci bohaterów niepodległościowego podziemia. 1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W tym dniu cała Polska składa hołd bohaterom powojennego podziemia antykomunistycznego. Dzisiejsze obchody Narodowego Święta poświęconego żołnierzom wyklętym zorganizowane zostały przez Szkołę Podstawową nr 1 po to, żeby uczcić tych, którzy byli spadkobiercami Armii Krajowej, czyli mówiąc krótko, patrona Szkoły Podstawowej nr 1. Nasze obchody zostały włączone do obchodów państwowych, objęte patronatem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, gdyż Dzień Żołnierzy Wyklętych jest świętem państwowym i w całej Polsce w najbliższych dniach odbywać się będą podobne uroczystości. Uczniowie szkoły przygotowali program artystyczny, w którym przedstawili spektakl poświęcony Danucie Śledzikównej, pseudonim Inka. Dzisiaj braliśmy udział w Święcie Żołnierzy Wyklętych i praktycznie braliśmy udział w przedstawieniu, w którym nasza koleżanka grała główną rolę, czyli Inkę, a my mówiliśmy jakby narrację do tego wszystkiego. To bardzo piękne święto i cieszymy się, że mogliśmy w nim uczestniczyć. Po zakończeniu części artystycznej uczniowie ostródzkich i okolicznych szkół przystąpili do rywalizacji sportowej. Blisko 300 uczniów sportowców rozpocznie rywalizację w 3 kategoriach wiekowych, w ten sposób oddając niejako hołd tym, którzy po zakończeniu II wojny światowej nie złożyli broni, chcieli walczyć o wolną, niepodległą Polskę i bardzo często skończyło się to dla nich więzieniem, śmiercią, cierpieniem, a potem skazaniem na zapomnienie. Dlatego bardzo ważne jest, żeby przypominać pamięć o nich, czcić ich, ale też i pokazywać jako wzór do naśladowania dla kolejnych pokoleń młodzieży. To właśnie robimy. Taki cel ma dzisiejsze święto. Rywalizacja sportowa przebiegała w atmosferze fair play. Wszyscy otrzymali medale. Po zakończeniu zawodów uczestnicy chętnie skorzystali z gorących posiłków. Rok 2015 na drogach w regionie był jednym z najbezpieczniejszych od lat. To wnioski płynące ze spotkania przedstawicieli służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, którzy spotkali się 2 marca, by przedstawić wyniki swojej pracy w ubiegłym roku. Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego otworzył przewodniczący, marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin. W swoim przemówieniu zwrócił uwagę przede wszystkim na obecne inwestycje drogowe, które znacząco wpływają na wzrost bezpieczeństwa kierowców i pieszych. Tutaj mamy w zainwestowaniu całą 7 na terenie województwa. Mamy drogę numer 51, to jest Olsztynek, Olsztyn z częścią obwodnicy Olsztyna. I są też przedpola dalszego działania, jeżeli chodzi o obwodnicę Nowego Miasta Lubawskiego, jeżeli chodzi o drogę numer 16, Borki Wielkie Mrągowo. Poprawa infrastruktury drogowej, nadzór policji oraz akcje profilaktyczne to zdaniem specjalistów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie główne powody poprawy policyjnych statystyk w 2015 roku. W porównaniu do 2014 roku na drogach w województwie było dużo bardziej bezpiecznie. Od 11 lat nie było nigdy tak mało wypadków na drogach Warmii i Mazur. Najmniejszą mamy ilość też ofiar śmiertelnych, 140 ofiar. I co nas bardzo cieszy, bardzo duży spadek ofiar rannych, a największy, prawie 15-procentowy spadek ofiar ciężko rannych. Podczas posiedzenia zajęto się także projektem nowego regulaminu Rady. Zmiany, jak poinformował jej sekretarz Stanisław Szatkowski, są jedynie kosmetyczne. Zasugerowała je Naczelna Izba Kontroli, która przeprowadziła kontrolę na przełomie roku. Chcemy po prostu uzupełnić oficjalny skład Rady, powołać 4 zespoły takie wiodące, problematyczne, które będą zajmowały się tematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego. Część członków będzie nowych, którzy są umocowani prawnie w prawie ruchu drogowym, natomiast część będzie na podstawie regulaminu, który właśnie uchwalimy dzisiaj.
Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego spotkała się w tym roku po raz pierwszy. Jej skład tworzą m.in. komendanci Policji i Straży Pożarnej, wojewódzki inspektor transportu drogowego, dyrektor oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, przedstawiciele zarządów powiatu, wójtowie i burmistrzowie. Do głównych zadań Rady należy przede wszystkim opracowywanie programów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i opiniowanie projektów w zakresie jego poprawy. W niedzielny wieczór do sali reprezentacyjnej Ostródzkiego Zamku kolejny raz zawitał Teatr Palladium z Warszawy. Na scenie można było zobaczyć znanych aktorów takich jak Małgorzata Lewińska, Tadeusz Ross, Piotr Pręgowski czy Krzysztof Ibisz, który wcielił się w rolę pacjenta z Kliniki Męskich Nerwic. Spektakl pod tytułem Mężczyzna Idealny to komedia nie tylko dla kobiet. To jest sztuka na temat wielu rzeczy, które możemy obserwować i myślę, że najważniejsze jest to, że publiczność wychodzi uśmiechnięta, zadowolona, są ogromne brawa, emocje i wszyscy się całą sztukę od początku do końca śmieją i to jest trochę taka śmiechoterapia nasza, więc jakby nie ma sensu mówienie o czym jest ta sztuka, na pewno jest to sztuka bardzo, bardzo zabawna. Ekscentryczna pani doktor, w tej roli jedyna kobieta, Małgorzata Lewińska, pragnęła stworzyć mężczyznę idealnego. Dowiedzieliśmy się, jakie cechy powinien mieć ten wymarzony. Charakteryzuje się tym, że o nim marzymy i to jest ten nasz taki rycerz na białym koniu, na którego liczymy, że będziemy go mieć i to marzenie nas utrzymuje przy życiu. Ostródzka widownia po raz kolejny nie zawiodła. Sala wypełniona była po brzegi. Na końcu nie zabrakło oczywiście gromkich braw. Taka widownia jak dziś, to słuchajcie, miód. Także my was kochamy już. Mam nadzieję, że z wzajemnością. Dziękuję. I puenta na koniec od samego Krzysztofa Ibisza. Mężczyzna idealny to jest taki, który każdego dnia stara się być coraz lepszą wersją siebie. I akurat w tym wypadku nie mamy co do tego żadnych wątpliwości, choć nie powinno to dotyczyć tylko mężczyzn, ale każdego z nas. Siergiej Szypowski, dawniej rosyjski piłkarz grający na pozycji bramkarza, grał również w polskich drużynach, takich jak Hutnik Kraków czy Pogoń Szczecin. Od kilku lat prowadzi własną szkółkę bramkarską dla młodych piłkarzy. Po raz kolejny zawitał do Ostródy wraz z Danielem Okuniewskim. Na dzisiejszych zajęciach mamy 14 zawodników w wieku od 7 do 14 lat. Jak widzimy, za nami praca intensywna trwa. Być bramkarzem to bardzo odpowiedzialna funkcja. Na warsztatach nie ma chwili wytchnienia. Młodzi piłkarze są bardzo zaangażowani. Zaangażowanie jest. Drugiego dnia na pewno. Czasami bywa różnie, ale generalnie nastawienie jest pozytywne na 100%. Każdy się stara wykonywać ćwiczenia i pracować, także zaangażowanie jest na pewno. Uśmiech na koniec dnia też. Kto opuścił ostatnie zajęcia, nic straconego. Szkółka bramkarska przyjeżdża do Ostródy cyklicznie. Kolejne spotkanie już wkrótce. 12-13 marca kolejne spotkanie. Mamy nadzieję, że to już będzie na zewnątrz. Pogoda, jeżeli dopisze, to będziemy już w warunkach zewnętrznych. Jeżeli nie, dalej spotykamy się na tej hali przy ulicy Pieniężnego. Oferta szkółki jest o wiele bogatsza niż tylko weekendowe warsztaty. Trenerzy organizują również obozy wakacyjne dla bramkarzy, którzy chcą podnieść swoje umiejętności oraz wymienić się doświadczeniami, ale przede wszystkim dają możliwość pod okiem fachowców przygotować się do sezonu.